Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z życia rodzinki biedak. Marbina i Sawek jeszcze się wylegują w łóżku, ale myślę, że już pora ich budzić, bo jest 7. Czas zarabiać na ten dom, na tą rodzinę. Ale tym bardziej, że są już wyspani, więc myślę, że to nie będzie problem. Marbina jest głodna, więc niech sobie coś zje i niech koniecznie... Dobrze się bawisz w naszych kwiatkach, Brudasie? Na to wygląda. Niech sobie... Weź, proszę cię, zmyj tą podłogę, bo nam pies naściczał. Ty sobie weź na przykład spaghetti. Chciałbyś naprawić samochód. Zaraz się tym zajmiemy. I weź załóż coś na siebie, Sławek, bo... Naprawdę. Nie świeć nam tutaj swoją golizną. Nie potrzebujemy tego. Też, toaleta poranna. Weź sobie coś zjedz. Jak tam nasz pieseł? Troszkę towarzystwa mu brakuje, to może Barbinka się nim zajmie. Nie bądź wrogi. Nie bądź wrogi. Barbinka troszkę sobie już... Gdzieś ty bladła? Nie to chciałam, dobra. Daj mu przysmak. Przytul ją. Ile jej zostało? 3. Jestem ciekawa, co z niej wyrośnie. Macie dobre relacje z sobą? Takie średnie mogłyby być lepsze. Podrzucaj ją. Paluszki. Przytul jeszcze raz. Daj jeszcze przysmak. A tą miseczkę. No potem sobie możesz skorzystać. Sławek posprząta. Tak, wiem. Sławek posprząta. Troszkę go wykorzystuję, ale wiecie. Ale wiecie. Sławomir i tak jest bardzo kochanym mężem. On się wszystkim tutaj ładnie zajmuje. Sprząta nam. I wam mówię. Mąż idealny. Ale już chyba więcej nie mamy do sprzątania, więc... Więc. Idź tutaj kończyć samochód, bo potrzebujemy pieniążki. Barbinka jeszcze w tej sukience chodzi, ale myślę, że niedługo jej to zmienię. Nie chcę jej teraz przebierać, bo prawdopodobnie wyskoczy jej brzuch niebawem i tak, więc... Sami rozumiecie. Bez sensu ją przebierać, jak i tak nie będzie w tym chodzić. Myślałam też nad zmianą fryzury Barbinie. Ale nie wiem sama. Tyle tych włosów, że się nie mogę zdecydować. Super. Pragnionka się spełniają. Chcesz się nauczyć ochrony przeciwpożarowej i nauczyć się swatać pary. No cóż. Ładnie ci technika idzie, ładnie. A ty, kochanie? Osiągnąć maksymalny entuzjazm wobec sztuki i rzemiosła. Nie będziemy się na razie spinać naszą kwiaciarenką. Myślę sobie, że możemy powolutku sobie właśnie robić te kwiatuszki. Też się zastanawiałam, czy nie kupić po prostu zwykłych bukietów, wiecie? Żeby to jakoś fajnie wyglądało tutaj, żeby nie było tak, że tylko na tych półkach. Tak właśnie może zobaczę, co my tutaj mamy w tych kwiatkach. W tych kwiatkach. Takie jakieś, wiecie, duże kwiaty. Jak w prawdziwej kwieciarni, nie? Takiego na przykład. Nie wiem co to jest, ale też można by sprzedać. Czemu nie? A to? Jakaś półka dziwna. Dziwne rzeczy tu są. O, na przykład taki kwiatek. W różnych wariantach kolorystycznych.
taka paproć. Trochę mamy mało miejsca, wiecie? To jest dosyć problematyczne, znowuż. Ojojoj. No to jest za dużo, zdecydowanie. Przydałaby się w takim razie jakaś kolejna półka. Albo jakiś stoliczek, cokolwiek. Ale już nam pieniążki uciekają, uciekają. Nie mogę tak szaleć. Niestety. Niestety. Coś takiego... Matko, czemu to tyle miejsca zajmuje? Czemuż, ależ czemuż? Tak przy ognie? Ciekawe. A spróbujmy. A spróbujmy. Wszędzie trzeba sobie... No mogę postawić. Dobra. To dawaj mi te róże. Albo niedługo święta, bo zima idzie, to wiecie. Postawimy taką gwiazdę betlejemską. Dwie nawet. O, i może takie drzewko. Malutkie. Zastanawiam, może jakbym wpisała sobie kod. Dobrze wpisałam go, czy niedobrze? Chyba nie. Chyba źle. Już nie pamiętam. Teraz jeszcze gorzej. Nie pamiętam, Boże mój. Nieważne. I tak nie mamy pieniążków, więc wiecie. To też idzie na sprzedaż, więc zaznaczmy sobie... O. Coś jeszcze tu dodałam? Nie, już nic nie dodałam. No i dobra. Będzie zawsze jakiś większy wybór, nie tylko to, co nasza balbinka zrobi, ale też... inne takie rzeczy. Ania przyszła do nas. Zostaw kwiatka i chodź. Jeśli nie wiecie, kim jest Ania, Ania jest nianią Damiana. W sumie to dzieci Damiana, a nie Damiana. Co? Aha, dobra, myślałam, że już skończył, ale nie, dobrze. Spokojnie. O, ojej. Ta przyjaźń. Gdzie już poleciałaś? Aha! Ojoj. Czy jestem w ciąży? Ja tam nie chcę nic mówić, ale... ona miała tutaj przed chwilą... obawę, że nie chce mieć dziecka. Także tak, no... na pewno się ucieszy. Na pewno się ucieszy. O, tobie nic nie potrzeba, to dobrze. Komfort jej bardzo spadł. Może niech... Sekundę. Przecież klikam na kanapę. Nie możesz na tym siedzieć? O co chodzi? Coś zepsułam. Ej, nie wyrywaj mi męża. O, na szczęście nie ma z nią problemu, no, ale możecie sobie się zaprzyjaźnić też. Wiecie, Ania nie zna biedaków. Biedacy nie znają Ani, więc mogą się zaprzyjaźniać. Nie mają o sobie żadnych wyrobionych opinii, ani takiej, jak wiecie. Dobra, wybacz Anno, ale ja muszę pracować. Może Balbinka z tobą pogada? Balbina bardzo lubi Anię. Są przyjaciółkami, więc wiecie. Balbina w ogóle uważa, że Ania byłaby idealną partią dla Damiana. No ale... Anna nie jest w guście Damiana, tak samo jak w guście Sławka. Widocznie ojciec i syn mają taki sam gust. Na to wygląda. Zostaw już ją. Bo cię Balbina pogoni, zobaczysz. My tutaj sobie popracujemy nad naszą przyjaźnią. O! O! No dzień dobry. Gdzie już idziesz? Wąchać kwiatki? Mhm. Dobrze, że nie od spodu. Taki żarcik. Taki żarcik. Gdzie idziesz? Ścieliciuszko. Już ci się poprzewracało w głowie od tej ciąży. Czemu możesz tylko bieliznę zaprojektować? Ty nie masz żadnych ubrań? Trzeba to zmienić.
koniecznie. Faktycznie te gesty ładnie dają. No wiesz, może potem zatrudnię ciebie u ciebie jako swoją mianę. Co ty na to? Nie, jaki brzuszek, Boże, Balbina znowu jest w ciąży. Niesamowite. Dobra, pożegnaj się z nią, niech ona wraca do Damiana. I podaj jakieś jedzenie może. Zrób to z serem na przykład. A ty znowu wąchaj kwiatki. Nie wąchaj kwiatki, bo jeszcze dziecko otrujesz. Chodź się wykąpić, ona zrobi lunch czy co tam. Wiecie co, ja bym im kupiła jakieś ciuszki, chociaż nie mają za wiele pieniędzy, powiem wam. No ale... Kup nowe ubranie. Ciążowe? Codzienne? Wyjściowe? Babina znowu w ciąży, no. Ale się jaram tym. Powiem wam, że to jest naprawdę fajne. Zaczynałam tą simką wszystko. I tak dziwnie, myślałam, że już nigdy nie będzie miała dzieci tak naprawdę. Bo w sumie miała nie mieć. Ale wiecie, jak to jest. Coś mnie podkusiło i proszę. Ajajaj. Przyspieszmy to. Okej, kochani, kupiłam troszkę, kilka ciuszków właściwie. Aha, on jest zmęczony, dobra, no to nie spać. No i co, będziecie teraz mi spać na nagraniu? Wstawaj, Balbina, też jesteś taka zmęczona, nie przesadzaj. Weź się, pokaż lepiej. Ubranie dla matki. Chcesz zadzwonić do Damiana? No to weź do niego zadzwoń. Znowu się w to ubrała. Ja jej zaprojektowałam takie ubranie fajne. Ona mieć... O, właśnie to. Nie masz telefonu, stójże. No i masz ci ją znowu. Miała zadzwonić do Damiana. Dobra. Balbina widocznie ma ochotę chodzić w piżamie, więc niech sobie chodzi w piżamie. Niech sobie skorzysta. W ogóle ciekawe, jak tam Alina. Bo też powinna niebawem urodzić. I co? Where is Damian? Tu jest Bożej. Tu jest Cyril i jest Damian. Zadzwoń, powiedz mu, że znowu będzie miał rodzeństwo. O proszę, mieć niemowlę. Mówisz, masz? Te simy są takie niezdecydowane. Raz chcą, raz nie chcą. No i pozwolę ci się zrzemnąć. Nie będę już taka wredna, jesteś w ciąży to. Ale ty, Sławek, no dobra, po ciężkiej pracy też mu się należy. Niech będzie. Przyspieszę to, bo przecież nie będę patrzeć, jak oni śpią. Zaraz i tak będzie koniec i już. Dobra, wystarczy ci spania. Ciuś. Kto tam? Hej, Sławek, czy Balbina może podejść do tego? Nie, a kim ty jesteś? Balbina śpi, nie przeszkadza jej. Ty skorzystaj. Leczyć pannę. Jak tam nasz piesio? O, całkiem dobrze, ale widzę, że jej się chce siusiu. Przydałoby się ją troszkę, wiecie, poszpingować, żeby na pewno nie nasikała na dywan. Dobra, już się nie będę wysłać do tego samochodu. Nie będę taka. Czemuż? Ależ czemuż mi tak ciemno. Sam sobie może się rozsiąść, ale ja mu kazać nie mogę. O, jest. Jednak się udało. Boże, ja mu chyba zmienię tą piżamę. Okropnie w tym wygląda. Sorry, Sławek, ale nie. Weź sobie coś zjedz jeszcze. Jakieś resztki. Troszkę mamy tego nagotowane, powinniście to wszystko wyjeść. O, i wiesz co, zadzwonisz do Cyryla jeszcze. Bo chcesz się z nim zaprzyjaźnić, więc... A może nie wiem, mamy piątek, może gdzieś w niedzielę albo w sobotę zaprosimy sobie na obiad?
naszą rodzinkę, tylko nie mamy za dużo miejsca. Jeśli uda się Sławkowi skończyć samochód, to postawię jakiś większy stół czy coś. Ewentualnie powiększę ten dom. Wiecie, o co chodzi? No i mam cię, kochana. Mam cię. Nie wolno siedzieć na podłogę. Nie wolno siedzieć na podłogę. Tutaj, idź tutaj, chodź sobie siusiać na tarasik. Tutaj, w tym miejscu. Dobra. Czaisz bazę? Nie siusiamy na podłogę. Bo jak się tak nauczysz, to już będziesz ciągle nie brudzić. Daj jej przysmak, przytul, baw się. O, nie wie do niej. Potem byś to zmyj, posprzątaj, zachowaj resztki. I możesz też chyba i spać, tak sądzę, bo już musimy kończyć odcinek. Tak więc tak, moi drodzy, Balbina jest znowu w ciąży. Na, nie mogę się po prostu doczekać, aż urodzi. Jestem tak ciekawa, co tym razem, czy będzie kolejna córka. Czy może znowu synowie, wiecie, ze Sławkiem to sami synowie, więc... Więc, kurczę, my tu mamy jeszcze prysznic, a ja, wiecie, totalnie o nim zapomniałam. Bo tak, muszę przerobić tą łazienkę, zdecydowanie. Może jak Sławkowi uda się skończyć samochód, to właśnie pokombinuję. Sobie to zrobię już poza nagraniem. Zmienię coś w domku, żeby było więcej miejsca, żebyśmy mogli zaprosić wszystkich. I będzie fajnie. Zrobimy jakąś jumprezę rodzinną, nie? Ale to już wszystko w kolejnym odcinku. Także dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia. Możecie obstawiać w komentarzach, co urodzi Balbina. Czy to będzie chłopiec, czy dziewczyna. Pa, pa!